14 listopada, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień. A co w nim? Samochód wjechał w dom, kierowca uciekł. Ile będziemy płacić za odbiór śmieci od nowego roku? Miasto ogłosiło przetarg. Trudna sytuacja schroniska dla bezdomnych osób i apel o pomoc. W Bełchatowie odbędą się Mistrzostwa Świata. Miłośnicy marszów z kijami już rozpoczęli przygotowania. Bezpiecznie na lodzie, akcja PCS. Kierowca Volkswagena nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i zaczął uciekać. Pościg zakończył się, gdy sprawca uderzył w jeden z domów przy Alei Włókniarzy. Kierowca pojazdu uciekł z miejsca zdarzenia i obecnie jest poszukiwany przez policję. W samochodzie podróżowała z nim jeszcze kobieta. Około godziny 5 rano funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie chcieli zatrzymać do kontroli samochód osobowy Volkswagen Golf. Kierujący tym pojazdem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci podjęli pościg, gdzie na Alei Włókniarzy zauważyli, że kierujący pojazdem stracił panowanie nad pojazdem w wyniku nadmiernej prędkości, zjechał na pobocze, a następnie uderzył w budynek. Policjanci, kiedy podjechali do samochodu, kierujący pojazdem opuścił już pojazd, oddalił się w nieznanym kierunku, a w okolicach pojazdu została odnaleziona kobieta, która nie potrafiła powiedzieć, kto jechał pojazdem, jednak posiadała obrażenia takie wskazujące na tym, że na to, że jechała w tym pojeździe. W chwili obecnej trwają czynności, ustalamy kierującego pojazdem i wykonywane są oględziny pojazdów. W pojeździe podczas niezatrzymania się do kontroli, a następnie zdarzenia drogowego ustalono, że była tylko kobieta oraz kierujący pojazdem mężczyzna. W chwili obecnej trwają ustalenia jego tożsamości. Na pewno prędkość była duża, z relacji policjantów wynika, że na pewno było dużo ponad 100 km na godzinę i ślady tutaj blokowania kół ponad 40 metrów oraz uderzenie tego pojazdu w budynek i uszkodzenia pojazdu oraz budynku świadczą o tym, że prędkość na pewno była bardzo duża. Policjanci zauważyli, że kierujący tym pojazdem jedzie niepewnie. Wskazywało na to, że może być pod działaniem alkoholu lub innych środków. To będziemy wszystko sprawdzać. Wszystko jest w trakcie ustalania. Nadal nie wiadomo, ile mieszkańcy Bełchatowa będą płacić od nowego roku za wywóz śmieci. Miasto ogłasza kolejny przetarg na wyłonienie firmy. Zainteresowani mogą zgłaszać się do 22 listopada. Problem śmieciowy jest i to duży. Miasto nie chce być zaskakiwane wyższymi stawkami za odbiór śmieci co rok, dlatego ogłosiło przetarg na wyłonienie firmy, która ten teren obsługiwała będzie na tych samych warunkach przez następne 3 lata. Dodajmy, że jest to kolejny przetarg, wcześniejszy nie rozstrzygnięty z powodu zbyt wysokich żądań finansowych od firm. Miasto na ten cel chciało przeznaczyć ponad 27 milionów brutto, tymczasem w poprzednim przetargu tańsza z ofert złożona przez wrocławską firmę Komunalnik opiewała na ponad 38,5 miliona, czyli ponad 10 milionów więcej, a Ekoregion, który aktualnie obsługuje w tym zakresie mieszkańców miasta, wystawił ofertę opiewającą aż na ponad 44 miliony. Miasto w ogłoszonym właśnie przetargu nie wskazuje konkretnej kwoty, jaka ma być przeznaczona na ten cel. Podaje jedynie, że ta może być powyżej zapisanych progów unijnych. Firmy oferty składać mogą do 22 listopada. Dopiero po tym terminie wiadomo będzie, czy uda się wyłonić podmiot, który będzie przez następne 3 lata obsługiwał teren miasta. Przed nami długi okres jesienno-zimowy, to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych. Bełchatowskie schronisko zwraca się z prośbą o pomoc. Potrzebne są przede wszystkim koce oraz ciepła odzież. Placówka zapewnia 60 miejsc dla osób bezdomnych z naszego terenu. Zazwyczaj na stałe mieszka tu około 40 osób. Dodatkowo szczególnie jesienią i zimą przygotowanych jest około 20 miejsc w noclegowni, która zapełnia się, gdy temperatura na dworze spada. Potrzeby noclegowni i schroniska są duże. Potrzebne są przede wszystkim poduszki, koce, kołdry, czyli wszystko to, czym można się okryć i pod czym można się ogrzać. Przydadzą się również ręczniki czy środki czystości, takie jak mydła, szampony czy papier toaletowy. Mile widziane są również ciepłe ubrania. Mieszkańcy zazwyczaj chętnie odpowiadają na apele schroniska i przekazują to, co im jest już niepotrzebne, a co może przydać się innym. Ważne, by przekazane rzeczy były czyste i nadające się jeszcze do użytku. Dary można przynosić do schroniska przy ulicy Czaplinieckiej 7A codziennie od 6 do 22. Miejskie schronisko dla osób bezdomnych prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Miasto rokrocznie przekazuje dotację celową na działalność schroniska.
Jeszcze przed obchodami 11 listopada w Parku przy Wolności powstała Aleja Ojców Niepodległości. Przy 6 dębach umieszczone zostały kamienne tablice z nazwiskami 6 mężów stanu, postaci niezmiernie ważnych w historii narodu. Są to Wincenty Witos, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Ignacy Paderewski i Józef Haller. W części patriotycznej jest posąg marszałka Józefa Piłsudskiego, to również jeden z twórców polskiej niepodległości. Z taką inicjatywą już wcześniej wystąpili bełchatowianie dla narodu. Powstanie alei to odpowiedź miasta na inicjatywę społeczną. Stop Smog, Oddychaj Zdrowo to akcja, którą miasto organizuje w najbliższą sobotę w Galerii Olimpia. Początek o godzinie 13 i w akcji chodzi zarówno o edukację ekologiczną, jak i o wspólną zabawę. Będą warsztaty, blok dla najmłodszych, a w nim przedstawienia przygotowane przez dzieci z bełchatowskich przedszkoli, a także plac budowy z klocków Lego i zabawy interaktywne. To już trzecia edycja akcji, którą magistrat organizuje po to, by przekazać jak najwięcej informacji dotyczących jakości powietrza, którym oddychamy, i rozwiązań, które można zastosować, by ją poprawić. Dla dorosłych przygotowane zostaną stoiska informacyjne, w których będzie można uzyskać wiele ciekawych informacji, między innymi dotyczących na przykład wyboru elektrofiltrów do budynków czy paneli fotowoltaicznych. Event zakończy się o godzinie 17. W czerwcu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie na naszym terenie. Miłośnicy marszów z kijami będą mieli niepowtarzalną szansę rywalizować w międzynarodowym gronie. Wszystko za sprawą Mistrzostw Świata, które odbędą się w Bełchatowie. Co ważne, podczas 2 dni imprezy będzie można spotkać się z twórcą Nordic Walking. To wydarzenie, jak zapowiadają organizatorzy, ma szansę stać się najbardziej spektakularnym i wyjątkowym wydarzeniem przyszłego roku. W Bełchatowie zorganizowane zostaną Mistrzostwa Świata w Nordic Walking. W 2020 roku na terenie naszego miasta Bełchatowa, na terenie powiatu bełchatowskiego, odbędą się Mistrzostwa Świata w Nordic Walking Bełchatów 2020. I jak sama nazwa wskazuje, to my będziemy tymi szczęśliwcami, którzy będą organizować właśnie te mistrzostwa. Szanowni Państwo, został podpisany list intencyjny pomiędzy powiatem bełchatowskim, miastem Bełchatów, a stowarzyszeniem Nordic Walking Polska, na podstawie którego właśnie to istotne i prestiżowe wydarzenie będzie zorganizowane na terenie naszego miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego. Szanowni Państwo, to dla nas ogromnie ważne, że nasze doświadczenie, doświadczenie powiatu bełchatowskiego w organizowaniu tak ważnych i prestiżowych imprez zostało docenione i poproszono nas o współorganizację tego wydarzenia. Doceniono nasze doświadczenie, naszą wiedzę, zaangażowanie, jak również tutaj sylwetkę pana Krzysztofa Marczaka, który jest mistrzem Europy w Nordic Walking, i właśnie ten profesjonalizm nasz wspólny, powiatu bełchatowskiego, zaangażowania i wiedzy i doświadczenia, jak również sylwetki pana Marczaka, wpłynął na to, że poproszono nas o współorganizację tego ważnego wydarzenia. Dużo osób kojarzy to jako bardzo prosta aktywność ruchowa i faktycznie tak jest, że Nordic Walking przykuwa uwagę osób, które chcą zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie. Ale z drugiej strony, na poziomie wyczynowym, jest to bardzo wymagająca aktywność ruchowa, którą trenują również sportowcy wyczynowi, prawdziwi atleci. I stąd tutaj właśnie ze sztabem naszym organizacyjnym, tutaj przedstawionym powiatem Bełchatów, miastem Bełchatów, Nordic Walking Poland, Nordic Walking Bełchatów oraz samym twórcą Nordic Walking Marko Cantanewa będziemy chcieli stworzyć największy i najbardziej spektakularny event 2020 roku, jakim będą drugie Mistrzostwa Świata w Nordic Walking właśnie w Bełchatowie 20-21 czerwca, na który serdecznie już dzisiaj Państwa zapraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wydarzenie niezwykle ważne i doniosłe dla całego regionu bełchatowskiego. Dlatego nie wyobrażamy sobie, żeby miasto Bełchatów nie partycypowało w organizacji tego wydarzenia. Stąd to porozumienie, o którym pani starosta na wstępie wspomniała. Jest to dla nas olbrzymia nobilitacja móc uczestniczyć w organizacji naprawdę bardzo, bardzo ważnego wydarzenia.
z wielu względów. Trzeba pamiętać o tym, że tak jak wspomniał tutaj mój przedmówca, Nordic Walking jest to dyscyplina sportu dość młoda, ale cieszy się olbrzymim zainteresowaniem również wśród mieszkańców Bełchatowa. A pan Krzysztof Marczak jest tego dobitnym przykładem. Dlatego, tak jak już wspomniałem, będzie dla nas olbrzymim zaszczytem móc gościć państwa i uczestników, organizatorów tych mistrzostw w mieście Bełchatowie. Wydarzenie to jest sportowe, ale dla nas tutaj samorządowców jest to ważny też wymiar tego wydarzenia z uwagi na to, że to jest pewna promocja tej powiatu i miasta. Tak? Będzie tutaj, będą uczestnicy zawodnicy i będą goście na naszym terenie. To będzie dla nas wielki zaszczyt. Podczas specjalnej konferencji zapowiadającej to wydarzenie Marco Cantaneva, twórca tej dyscypliny, za pośrednictwem Skype'a opowiedział o współpracy i już zapraszał do udziału w tej imprezie. The Nordic Walking itself is 23 years old, young, next spring 2020. Nordic Walking jest młodą dyscypliną, ma 23 lata. Okay. All right. Yeah. But as a sport form, it's so much younger. And like 2018, we held a cooperation with the Nordic Walking Poland, first World Championships. Czyli we współpracy z Polską stworzyliśmy, no zorganizowaliśmy Mistrzostwa Świata w 2018 roku w Mosinie. And then of course when I'm a president of the World Origin Nordic Walking Federation, there is need to have a recognized of international organization of the game. So our cooperation is very natural and we are very proud to be with. Więc ta współpraca jest bardzo naturalna. Pan jest prezesem Federacji Nordic Walking. Jest bardzo cenna i bardzo naturalna współpraca tutaj. I'm also, you are shaking that. Now, I'm also happy to, about that, that these World Championships are open for everybody, with all categories. So, chcemy, aby te mistrzostwa były otwarte dla wszystkich, dla wszystkich kategorii. And this will be like a really original joy of sports, which we will going to see there next June 2020. Będzie to taka bardzo oryginalna impreza sportowa. And that's not all. Basically, we are doing the cooperation of Nordic Walking Poland team relay there in Finland 1 month after. So we will have a world first ever World Championships of Team Relay Nordic Walking at the same year. So basically we are making now kind of connection between these World Championships there in Poland and in Finland. Pan jako prezes próbuje stworzyć takie połączenie pomiędzy imprezami Nordic Walking w Polsce, jak i Finlandii, czyli jakąś taką integrację, współpracę pomiędzy w Polsce i Finlandii, pomiędzy tymi dwoma krajami. W Polsce będą organizowane mistrzostwa indywidualne Nordic Walking, a w Finlandii drużynowe mistrzostwa świata, jako motherland, jako kraj, z którego Nordic Walking pochodzi. Mother or fatherland? Fatherland. We don't know. Okay, but however, 2020 will be like a Super Bowl of Nordic Walking. We have individual world championships. We will have these team relays, and then of course the World Cup is going on. But everybody for sure will wait for the World Championships because there's only one chance next year to win World Championships. Jest tylko jedna szansa, żeby wygrać te mistrzostwa w przyszłym roku. Także jest to niepowtarzalne. Niepowtarzalna szansa, niepowtarzalne wydarzenie. Trenować warto, bo jak zaznaczał Krzysztof Marczak z Nordic Walking Bełchatów, marsze z kijami dały mu zdrowie i sportowe sukcesy międzynarodowe. Pod okiem trenera Łukasza Wiczuka udało się zdobyć sporo sukcesów na arenie międzynarodowej i to doświadczenie sportowe chciałbym przenieść na ten nasze miasto, żeby na to wydarzenie, żeby to wydarzenie naprawdę się cieszyło dużym zainteresowaniem i odniosło duży sukces.
nasza młoda drużyna Nordic Walking Bełchatów dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie odbiło się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Chcielibyśmy, żeby Bełchatów był takim miastem, do którego wszyscy będą zawsze chętnie przyjeżdżać i żeby to było największe wydarzenie przyszłego roku na terenie całego świata. Szczegóły dotyczące trasy oraz harmonogram wydarzenia zostaną przedstawione już niebawem w oficjalnym regulaminie. Na lodowisku wystarczy chwila nieuwagi, jeden niefortunny krok i upadek bardzo łatwo. A konsekwencje takiego zdarzenia mogą być dla nas bardzo dotkliwe, dlatego zawsze korzystając ze ślizgawek, warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie. W najbliższą sobotę w godzinach 15-20 intensywnie będziemy promować bezpieczną jazdę na lodzie. Jeżeli chodzi o łyżwiarstwo, najbardziej na stłuczenia, upadki, wypadki narażona jest głowa. I tutaj uszkodzenia głowy mogą doprowadzić nawet do śmierci, zapobiegając wypadkom, zdarzeniom nieszczęśliwym. Chcemy właśnie poprowadzić kampanię informacyjną. Każdy uczestnik jazdy w tym dniu, w tych godzinach otrzyma stosowną ulotkę na temat bezpieczeństwa. Dodatkowo wśród użytkowników kasków, czy to z wypożyczalni, czy to własnych, będą rozlosowane nagrody, upominki, które ufundowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami. Dodatkową atrakcją będzie muzyka grana przez DJ-a, tak żeby oprawa całego wydarzenia była naprawdę atrakcyjna. Długi weekend, który właśnie minął, to dosyć intensywne użytkowanie naszego obiektu, szczególnie popołudniami faktycznie łyżwiarze rozkręcają się i jestem przekonany, że z dnia na dzień będzie jeszcze gęściej na naszej tafli. Do dyspozycji na wypożyczalni jest 300 par łyżew, oczywiście różne rozmiary, więc tutaj też przekrój klientów musi być dosyć szeroki, natomiast raczej się nie zdarzyło, żeby dla kogoś brakło łyżew. Kasków mamy na dzień dzisiejszy około 130 do wypożyczenia, więc też raczej to zaspokaja potrzeby jeżdżących. Niestety nie wszyscy jeżdżą w kaskach, więc tutaj stąd nasza inicjatywa w najbliższą sobotę. Na dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Zapraszam na jutrzejszy serwis tradycyjnie o godzinie 20:00.